Poniedziałek, pierwszy dzień lipca, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. Od dziś obowiązują nowe, wyższe ceny gazu i prądu. Nowe stawki w piątek zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. W przypadku prądu nowe stawki mają obowiązywać 1,5 roku, a w przypadku gazu rok. Jak wynika z wyliczeń URE, średnio rachunki powinny wzrosnąć o około 20%. Fatima Orlińska. Wiadomo było, że różnego rodzaju tarcze, które miały chronić odbiorców przed wysokimi cenami energii i gazu, kiedyś się skończą. Właśnie nadszedł ten moment. Od 1 lipca wchodzą w życie nowe ceny energii i gazu. Według wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki rachunki będą teraz wyższe o około 20%. Dla jednych dużo, dla drugich drudzy sobie łatwiej poradzą. No, spodziewaliśmy się tego, bo to było... Było jasne, że ma być podniesione. 20 to już tam raz. No, trzeba się z tym liczyć, że to podrożeje. No po prostu. Jak wzrasta płaca minimalna, to automatycznie drożeje wszystko. Lepiej 20 jak 100. Ale jest pani zaskoczona, czy wiedziała pani o tym od No, wiedziałam. Jak się słucha telewizji, to się wie wszystko. Jeśli jednak ktoś nie śledzi na bieżąco doniesień o cenach energii, może być zaskoczony. Zwłaszcza jeśli rozlicza się na podstawie prognoz, a nie faktycznego zużycia. Klienci, którzy mieli wystawiane takie prognozy na przykład w styczniu czy w lutym, mogą mieć w tych prognozach ceny, które nie uwzględniają jeszcze ceny ustawowej z czerwca tego roku, no bo po prostu zwyczajnie tej legislacji jeszcze, tej ustawy jeszcze wtedy nie było. Oczywiście, że wszyscy nasi klienci będą rozliczani po cenach ustawowych, po tej cenie maksymalnej 500 zł za megawattogodzinę. Taka stawka, dodajmy netto, będzie obowiązywać tylko do końca 2024 roku. Od stycznia maksymalnej ceny już nie będzie, a klienci Tauronu zapłacą już 622 zł za megawattogodzinę. Do tego trzeba doliczyć 23% VAT i 5% akcyzy. Trzeba też będzie zapłacić za gaz. Wprawdzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki w nowej taryfie obniżył cenę za megawattogodzinę z 290 do 239 zł netto, ale w praktyce rachunki wzrosną, bo do końca czerwca zamrożona stawka wynosiła 200 17 groszy. Odmrożone zostały też opłaty dystrybucyjne. Rachunki w gospodarstw domowych wzrosną o około 20% w odniesieniu do tego, co płaciliśmy w pierwszym półroczu tego roku. Żeby nieco złagodzić podwyżki ceny najuboższym, od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego. To jednorazowy dodatek, który będzie przysługiwał, jeśli dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1700 zł na osobę lub 2500 w gospodarstwie jednoosobowym. Ten bon może być nawet większy niż ta podwyżka, bo można liczyć od 300 do 1200 zł na to półrocze, jakie nam zostało do końca tego roku. Jak to podzielimy na miesiące, to w zasadzie będziemy mieli podwyżkę rachunku o 30-40 zł, a ten bon energetyczny może nam rekompensować 80-100 zł miesięcznie. Do skorzystania z bonu będą uprawnieni również ci odbiorcy, którzy energii elektrycznej zużywali więcej, jak na przykład wielodzietne rodziny czy rolnicy. Nowe stawki za prąd będą obowiązywać przez 1,5 roku, a za gaz przez najbliższy rok. Życie w Katowicach będzie jeszcze droższe. Po regularnych w ostatnich miesiącach podwyżkach cen wody i ścieków od września rośnie też opłata śmieciowa. Wprawdzie urzędnicy nazywają ją korektą, ale to zwykła prawie 34% podwyżka. Dla czteroosobowej rodziny będzie to oznaczać wydatek na śmieci wyższy w skali roku o prawie 430 zł. Paweł Jędrusik. Wprawdzie wyliczoną przez katowickich urzędników stawkę muszą jeszcze przegłosować radni, ale to będzie tylko formalność. Od września mieszkańcy Katowic zapłacą więc miesięcznie nie 26,30 zł, a aż 35,20 zł od osoby za odbiór i zagospodarowanie odpadów. U nas jest dwie osoby, także to 18 zł licząc dodatkowo więcej. No ale biorąc pod uwagę, że wszystko drożeje, no więc... Na pewno odczujemy to. Wiadomo, jak to jest z synem. Każdy by chciał jak najmniej płacić po prostu. Tak to wygląda. No. Żyjemy w takim, a nie innym państwie, gdzie wszystko jest droższe jak w całej Europie. To jest zdzierstwo, zdzieranie pieniędzy od ludzi. No przecież nosi się tak jak zawsze, a drożeje. Patrząc z takiej strony ekonomicznej na rodzin większych, w sensie nie większych, no ilościowo, osobowo większych, no to będzie zdzierstwo. Ale niestety, gdybyśmy wszyscy autentycznie
segregowali tak, jak powinno być, na pewno te koszty byłyby inne. Jak łatwo policzyć, im większa rodzina, tym bardziej odczuje planowane podwyżki. Miasto chęć podniesienia ceny argumentuje kilkoma czynnikami, m.in. wzrostem płacy minimalnej, wzrostem kosztów energii i paliwa, czy stawek opłaty marszałkowskiej. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli patrzymy na miasta okoliczne, to nawet te stawki po korekcie, która będzie oczywiście głosowana i uchwalana przez Radę Miasta, są i tak w porównaniu do innych miast, no w zasadzie po tej korekcie te stawki są bardzo podobne. Dlatego, że w Katowicach mówimy o tym, że ta stawka miałaby wynosić 35 zł i 20 groszy. Dla porównania w Dąbrowie Górniczej to jest 38 zł, w Rudzieśnowskiej 37, a we Wrocławiu nawet ponad 40 zł. Ale są też miasta, w których jest znacznie taniej. To m.in. Jaworzno czy Sosnowiec, w którym cena nie była podnoszona od grudnia 2020 roku, a stawka 27 zł i 70 groszy od osoby ma obowiązywać przez najbliższe 2 lata. W Pszczynie za jazdę komunikacją miejską od dziś płacić nie trzeba i na pewno będzie tak przez najbliższe 3 lata. To kolejne miasto, które zdecydowało się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji. Paweł Jędrusik. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej władze Pszczyny zapowiadały jeszcze przed wyborami samorządowymi. Dziś obietnica weszła w życie. Jest to na pewno na plus, bo często jak właśnie wracam z rowerem, widzę, że jeżdżą te autobusy puste. Jeśli jadą dzieci ze szkoły, to tam wiadomo, ktoś siedzi, ale tak wieczorami czy coś jadą puste, więc według mnie dobrze, że zostało coś takiego wprowadzone, bo wykorzystane zostaną te przejazdy. Uważam, że to wspaniałe. To będzie argument, żeby przesiąść się z samochodu na autobus? Tak, a szczególnie powiem córce, bo córka tutaj uczy się w szkole i ja mieszkam troszeczkę poza miastem i często prosi, żeby ją wozić. A teraz powiem, wsiadaj do autobusu, bo jest tuż przy bramie i jeźdź do szkoły albo do miasta, także tak, jak najbardziej. Bardzo fajny pomysł, tak, jest tych połączeń tutaj faktycznie dużo. Bezpłatne są przejazdy wszystkimi autobusami pszczyńskiej komunikacji miejskiej. Co ważne, żeby z nich skorzystać, nie trzeba być mieszkańcem Pszczyny. Autobusy łatwo rozpoznać, wszystkie są opisane jako pszczyński autobus. Obsługują 5 tras i docierają do 10 sołectw. Łącznie to 152 przystanki, na których autobusy zatrzymują się przez 6 dni w tygodniu. Zależy nam na tym, aby przede wszystkim mieszkańcy przesiadali się z samochodów na autobus, żeby zmniejszyć korki, no, które są jednak dużym problemem Pszczyny. Wszyscy to widzimy codziennie, czasem przejechanie miasta to jest kilkadziesiąt minut. Chcę po prostu skrócić ten czas, a przede wszystkim myślimy, że to też jest wygodniejszy transport. Na razie takie rozwiązanie ma obowiązywać przez 3 lata, a jeśli się sprawdzi, zostanie przedłużone. Będzie to kosztowało miasto 19 milionów złotych. Po nieco ponad 2 miesiącach od wyborów nowa prezydent Gliwic recenzuje swojego poprzednika i wskazuje, co jej zdaniem jest największym problemem miasta. To m.in. budowa nowego szpitala miejskiego, sytuacja w Piaście Gliwice czy niedociągnięcia w nowym centrum przesiadkowym. Karolina Komada. 10 tygodni minęło, odkąd zmieniła się władza w Gliwicach. W samym mieście jednak wiele się nie zmieniło, a mieszkańcy mają swoje oczekiwania. Na pewno przywrócić ruch na Starówce. No ja tutaj pracuję, także wiem, że dla moich klientów to jest uciążliwe. Imprezy plenerowe, no to jest to, czego brakuje bardzo. Według mieszkańców brakuje też roślin, tras rowerowych i parków, jednak nie są to priorytety władz miasta. Na razie wiele uwagi nowa prezydent poświęca m.in. sytuacji w spółce Piast Gliwice. Dopiero co zaszły zmiany w Radzie Nadzorczej, a także wybrano prezesa klubu, którym został Łukasz Lewiński. Będzie to gliwiczanin, biznesmen, który będzie potrafił tutaj oddać serce dla tego klubu. Natomiast wybierała Rada Nadzorcza, z tego co wiem, były chyba ze 3 czy 4 kandydatury, ale one pozostałe nas nie przekonały. Znaczy Rady Nadzorcze nie przekonały. Kolejnym problemem ma być centrum przesiadkowe otwarte w grudniu 2022 roku. Mieszkańcy skarżą się na brak miejsc parkingowych, a władze skarżą się na wysoki koszt utrzymania, który w tym roku wyniesie około 9 milionów złotych. Według informacji pani prezydent centrum nie ma już gwarancji, a wymagana jest wymiana podłóg. Dodatkowo trzeba przemodelować obiekt. Płacimy za niego teraz już rocznie bardzo spore pieniądze. To jest 9 milionów złotych na ten rok, a na przyszły pewnie znacznie więcej. Co więcej, te powierzchnie do wynajmu, którymi tak się chwalił też wiceprezydent odpowiedzialny w poprzednim zarządzie za tą inwestycję, nie znajdują nabywców z prostego powodu. Są to lokale, które nie mają ani zaplecza,
socjalnego, ani zaplecza sanitarnego w postaci toalet, więc też musimy znowu włożyć kolejne duże pieniądze, żeby zmodyfikować to, by móc zagospodarować tą przestrzeń. Jak przyznają władze miasta, duże wydatki czekają miasto w związku z budową i modernizacją szkół. Coraz bardziej brakuje takich obiektów szkolnych na dzielnicach i tam trzeba takie obiekty budować, a coraz mniej osób uczęszcza do tych budynków w centrum, a jednocześnie nakłada się na to, że coraz więcej dzieci potrzebuje specjalnego kształcenia i to jest taki trend, który raczej będzie postępował. To też chyba wszyscy wiemy, mamy sporo dzieci, które są w spektrum autyzmu i to też jest inny rodzaj kształcenia, więc mniejsze grupy. Duża część szkół to są budynki stare, które z zewnątrz wyglądają ładnie, ale nie są dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów, na przykład dotyczących dostępności albo wymagań pożarowych. Nierozwiązana jest sytuacja z budową miejskiego szpitala. Tuż przed drugą turą wyborów poprzednie władze miasta wybrały nawet wykonawcę prac. Inni oferanci odwołali się jednak od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Sama prezydent powołała zespół do spraw przeprowadzenia analizy i opracowania koncepcji budowy szpitala, bo uważa, że placówka powinna powstać w zupełnie innym miejscu i w innej formule. Schorowane osoby bezdomne w Sosnowcu od teraz będą lepiej zaopiekowane. W budynku szpitala powstało schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych. Placówka ma zapewnić nie tylko wyżywienie i tymczasowe schronienie, ale też dać możliwość powrotu do aktywności społecznej i samodzielności życiowej. Karolina Komada. 72-letni pan Tadeusz żyje z porażeniem prawej strony ciała. Początkowo po wyjściu ze szpitala w 2023 roku trafił do zakładu opiekuńczego w Dąbrowie Górniczej. Teraz przeniesiono go do Sosnowca, do nowo otwartego schroniska dla bezdomnych. Na całkowity powrót do zdrowia to ja zbytnio nie liczę, bo to jest poudarowe, to są uszkodzenia poudarowe. Nie? Oprócz tego zdiagnozowano u mnie kilka innych chorób współistniejących. I dlatego jest to u mnie jak jest, a jest przydatne o tyle, że, drodzy Państwo, człowiek ma ogarnięte wkoło siebie i łatwiej jest wszystko ogarnąć. W pierwszym dniu funkcjonowania do schroniska trafiło łącznie 7 osób. To głównie ludzie, którzy po wypisaniu ze szpitala potrzebują dalszej opieki. Wśród nich mogą być też osoby, które złożyły już wnioski o najem mieszkania. A ja to tu jestem chwilowo, bo ja ogólnie to dostałem mieszkanie w Sosnowcu, tylko że czekam, aż mi przystosują wjazd, bo jest schodek taki, nie idzie za bardzo wjeżdżać i muszą przystosować to, dlatego to jest dla mnie tylko chwilowe. W ośrodku może przebywać 15 osób. Opieka ma być zapewniona całodobowo. Są zapewnione 3 posiłki dziennie, tak? Czyli osoby nie muszą sobie samodzielnie organizować posiłków. Usługi specjalistyczne, czyli będą przychodzić opiekunki medyczne, które zapewniają fachową opiekę, czyli wymianę opatrunków, czy dozowanie leków, zastrzyki. Także no, tu jest pełny wachlarz możliwości dla tych osób, które wymagają już specjalistycznych usług. W schronisku chodzi także o aktywizację społeczną. Ma tam być realizowany program W drodze do samodzielności, skierowany do osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu. Tutaj jest bardzo ciężka praca przed tymi osobami, przed naszym personelem, aby właśnie spróbować zwrócić uwagę, pokazać im inne możliwości życia bez używek, na początek w specjalnych ośrodkach, a potem już na własną rękę. W założeniu pobyt w schronisku nie będzie ograniczony czasowo. Wyjątkiem są osoby, które mają już skierowanie do domu pomocy społecznej. One będą mogły przebywać w schronisku do 4 miesięcy. Tak wyglądał pierwszy dzień lipca w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.